Cześć, jestem Simon, a to kolejny odcinek Warshata w Deluxe Jump 4. No i tak, pozostały nam 3 konkursy do końca. Kamil z top liderem, drugi jest Banger, trzeci Lami Szapuj, więc będzie ciekawie. Dzisiaj loty w Harachowie. No więc tylko loty nam zostały do końca. Będzie bardzo ciekawie. No zaczyna jak zwykle Kenzie by Klaus. I oczywiście Maxim Oczkin, drugi by Klaus. Ósma belka startowa. Zobaczymy, jak się zaprezentują zawodnicy. Spóźnił wybicie Maxi. Oj, to jest ledwo 175,5 metra Mikaela Maxim Oczkina. Myślę, że tu najdłuższe loty mogą być do 200 metra. Że dalej nikt nie poleci. Teraz White Klaus. Skok bardzo dobry. 194,5. I w tym momencie deklasuje swojego rywala. Markus Eisenbichler. Reprezentant Niemiec. Jest świetne wybicie. Nisko, nisko, ale odleci. Ponad 200. To jest zaskoczenie. A równo 200. Rekordowy skoczyn to jest 210,5 metra. Andreas Bank. Jak sobie poradzi Niemiec? Już drugi z Niemców, przed chwilą jego kolega z kadry skoczył świetnie. Na 200 metr. Teraz jeszcze dalej Bank. 205 metrów. W Hillside oczywiście to będzie bardzo wysoka lokata. Reki Kasai. No spadł troszkę w tej klasyfikacji Japończyk. Pewno teraz będzie się starał odbudować jakąś dobrą lokatę. Jest skok ładny. 203 metry. I na miejscu drugim. Tomem Preutz. Reprezentant Słowenii. Tam chyba leciutko spóźnił wybicie. No właśnie, ten skok nie jest za długi. 199,5. Daj mu w tym momencie miejsce czwarte. Daniel Andre Tande. Pierwszy z Norwegów. Norwegowie fatalni w tym sezonie. Może drużynówka pójdzie im lepiej. Niespokojny w powietrzu Tande. I dopiero na miejscu piątym. Sebastian Coloredo. Zobaczmy Łukasza Kruczka. Ten sezon nie należy do najlepszych w jego karierze. Skok na miejsce czwarte. Na razie 3 próby powyżej 200 metra. A więc naprawdę loty. Myślę, że przedsmak tego, co zobaczymy w planicy, co będzie niesamowitym weekendem. Hajbek. Skok króciutki, tylko 194,5 metra. I ląduje na miejscu siódmym. Andreas Kofler. No i może być dobry. No jest ponad 200 metrów Koflera. 200,5 na miejscu trzecim. Cele Preutz. Więc drugi z Preutzów dzisiaj. No i cenę. Ten skok niepowalający. 195,5 metra. I w tej chwili na miejscu ósmym. Nawet za domenę. Jewgen Klimow. Lepszy z Rosjan. Teraz ładnie ułożony Klimow, daleko 205 metrów i zostaje liderem. Lepsze od tego Dwanka. Taka sama odległość. Andreas Tiernen. No i szczęśliwy Czepechowy numer 13. Spóźnił wyjście z progu z Tiernen. Ten skok. No nie jest dobry. 194,5. I dopiero 12. Leki Ito. No dosyć pionowo wyszedł w górę Ito. I skok krótki. Bardzo krótki. 192 metry i dopiero 13 pozycja. Kilian Payer.
pokaże, że umie latać. To są kolejne zawody na mamucie. Już mieliśmy dwa razy podczas turnieju czterech skoczni. Raz Badmintendorf, raz Oberstdorf. Potem był dwa razy Oberstdorf. Cztery, piąty konkurs dzisiaj. Jeszcze szósty i siódmy w planicy. Czasem front. Być ładnie ułożony daleko! Daleko! I to jest 210 metrów! Co zrobił front? Niewiarygodne! Aż mi się nie chce wierzyć, to widziałem, że to będzie daleki lot. To jest lot pod rekord skoczni. Severin Freund. No chyba odzyskuje formę. Reprezentant Niemiec. Zobaczmy. Aj pięknie ułożony. No szkoda, że ten wiatr nie wieje bardziej pod narty. Bo to mógłby być rekord. Trochę od boku zawiewa. A teraz Preutz. On umie latać, on lubi latać. I wszyscy to wiedzą. Będzie także ładnie, chociaż niespokojnie w powietrzu. Preutz. 204,5. I w tej chwili na miejscu czwartym. Roman Kołdelka. I reprezentant Czech. Spóźnił. Iziutko Kołdelka. I skok krótki. Chyba bez awansu nawet. Do drugiej serii, no w tej chwili przed ostatni. Zadaj mi tylko Maksym Oczkin. Wesende Konsewła. Sezon nie jest nieudany. Sezon jest taki jak miał być. Solidny. Ma te lepsze miejsca, lepsze skoki. Te Konsewła teraz 203,5. I na miejscu szóstym. Najpierw z Polaków Janek Ziobro. Najgorzej sklasyfikowany z naszych, ale to naprawdę jest ta pozycja 16. Także bardzo dobra, chociaż dzisiaj fatalnie. 195 metrów, dopiero 14. Ma awans do drugiej serii. Kraft, to najlepszy z Austriaków. W tym sezonie. I zobaczmy, on także umie latać. 253,5 Vikersund. Teraz ten lot 200 metrów i dopiero 9. Richard Freitag. Więc reprezentant Niemiec dobrze trafił w próg i będzie daleko. Będzie bardzo daleko. No tam jakiś wiatr mu podwiał. Ta sylwetka trochę zdestabilizowana i miejsce siódme. Gregor de Schwanden to też będzie daleko. Będzie bardzo daleko. No jednak nie, jednak tam. No widać, niecały metr na sekundę miał pod narty i zabrakło noszenia. Kolejny ze Szwajcarów, Simon Ammann. Może on się przebudzi. W końcu na to jest pora. Dobrze, Ammann, ponad 205 metrów. No a jednak równo w 205. Już trzy takie wyniki w tej chwili na miejscu czwartym. Dawid Kułacki. Z kolejny z Polaków. No jest ex aequo na miejscu 10 generalce. I daleko, i bardzo daleko. Powyżej 205 metrów. W tej chwili na bardzo dobrym czwartym miejscu. I dobre Sadola. Został jeszcze w tej dziesiątce. Na pewno to był jego cel. Na koniec sezonu być w tym top 10 Pucharu Świata. Teraz krótko. Bardzo krótko, tylko 194,5. Miejsce 17. Władimir Zograski. Także bardzo dobra, bardzo wysoka lokata. Bułgara. Chociaż pionowo wyszedł z progu. No i skok. Tylko 197,5 metra. William Rhodes. 28. Na liście startowej. Ładnie teraz pochylony, będzie daleko. Będzie bardzo daleko. Świetnie Rhodes, jest w formie, on to potwierdza. W tej chwili siódmy będzie tam się gdzieś czaił. No w 15. Będzie. Jan Ahonen. I może on nam coś w końcu pokaże. Był już w tym sezonie wyżej sklasyfikowany. Bardzo dobry lot. Ahonen na 206,5. Na miejscu trzecim.
widać Klimow notami, jak ich pobił. No a teraz Maciek. Szósty w generalce. Trzeci z naszych. Ajajaj, szkoda bardzo tego lotu. Mógł być o wiele dłuższy, widać tam zbyt pasywnie. 200 metrów i dopiero 17. Wojciech Stursa. Najlepszy z Czechów. Kołdelka w tym sezonie nie prezentuje nic nadzwyczajnego. Stursa ten lot niespokojny. Już ładnie wylądowany, noty 18. 2 razy 3,18,5. Jest 16. I Piotr Żyła, to już jest ścisła czołówka. Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Piotrka. Ale też wyszedł za pasywnie, prawie jak Maciek. Chociaż ładnie się układa daleko. Bardzo dobra próba Piotrka Żyły na miejscu 6. Ronald Lamy-Chapuis. Też jedno z objawień. Też nie wiem, czy występy Francuza można nazwać objawieniem, czy jakąś świetną formą. Chapuis nie jest już taki młody. W tej chwili na miejscu dopiero 14. No i Wenger, wicelider Pucharu Świata, ale traci blisko 200 punktów do Kamila Stocha. Teraz ładnie ułożony w powietrzu Wenger, daleko! Niemcy na pierwszych dwóch miejscach, 210. Nawet dalej od swojego kolegi z kadry. No temu centymetry. Niesamowicie dzisiaj. Niemcy. Coś nieprawdopodobnego, co oni tutaj robią. I znowu pół metra braknie do rekordu. Pięknie ułożony Wenger. No i widać, że jeszcze chce i jeszcze będzie próbował zaatakować miejsce Kamila w generalce. Trzech Niemców w pierwszej piątce, a teraz Kamil. No i musi się obronić po mistrzowsku. Ostatni konkurs wygrał, notując pierwszą wygraną w tym sezonie. Stoch, no skok powyżej 200 metrów. 202 i jest 14. Odpadał dzisiaj Maksym Oczkin, Kołdelka i to z Tiernem. 31 zawodników oglądamy w drugiej serii. No i Bolt Klaus, 20,6 punktów. Traci do lidera 194,5 metra. To był mu awans, a teraz będzie o wiele dalej. 203,5 metra jest liderem. Hajbek teoretycznie musiałby przeskoczyć skocznię. On był ex aequo, teraz pasywnie na progu i nie doleci. Oj, tam jeszcze błąd w powietrzu. W tej chwili miejscu drugi. Na Ziobro. No i teraz tak, żeby zdobyć punkty. Żeby ich było jak najwięcej. No chyba troszkę za pasywnie Janek. No właśnie, w tej chwili na miejscu drugim. Skoki poniżej 200 metra. I prawdopodobne, że zdobędzie dzisiaj jeden punkt. Ceny prełc. No i całkiem ładnie w powietrzu prełc. Chociaż to też trochę brakło. 199 i jest drugi. Daniel Andretande. Sezon fatalny. I tak mógł go sobie wyobrażać Norweg. Teraz ponad 200. No na miejsce drugie, no widać te 203,5. Kanadyjczyka jest zabójcze. Bresola jest w tej pierwszej dziesiątce, no ale dzisiaj dopiero 26 po pierwszej serii. Może z niej wypaść błąd po wyjściu z progu za agresywnie i krótko. 194,5 metra i w tym momencie jest za Ziobrą. Kilian Payer. No więc Szwajcar. Zobaczmy, jak sobie poradzi. On też chyba tam błąd popełniają zawodnicy. Po wyjściu z progu idą za agresywnie. No i potem lecą za nisko po prostu. Na tej skoczni trzeba lecieć odrobinę wyżej. Żeby potem osiągnąć lepszy rezultat. Władimir Zagrawski. No z kolei zbyt pasywnie, myślę. No i dlatego spadł. 195,5. No i jest dopiero czwarty. Leon Preutz. 23 miejsce w pierwszej serii. Strasznie daleko w generalce.
Lekko spóźnił wybicie, bardzo niespokojnie Preutz. Krótko i na miejscu drugim. Wojt Klaus nadal liderem. Niesamowite. 200 metrów potrzeba, żeby go wyprzedzić. No i Maciek. Równo 200 w pierwszej serii. On jest przecież szósty w generalce. On tu musi zdobyć punkty. Krótko. Bardzo krótko Maciej Kot. I nadal drugi. Jeszcze trochę i obejrzymy Kanadyjczyka. Drugi dziesiątce. Teraz Coloredo. Lepszy dzisiaj od Bressanoli. Po pierwszej serii teraz niziutko. Chociaż odleciał. Ale to jest miejsce piąte. Bressanoli w tej chwili dziesiąty. Wojciech Stursa. To jest piąty zawodnik w generalce. Spadł z tego drugiego miejsca. No trochę bolesny upadek. Teraz dobry skok. 201 i 199,5 i uprowadzenie. Stefan Kraft. On szuka nadal tej formy. Ale te 200 metrów pokazują, że ma tą formę przeciętną. Nierówno. W powietrzu skok jednak dobry. 201,5 jest liderem. Markus Eisenbichler. Może w końcu zaatakuje. Pierwszy dziesiątkę, no ale Eisenbichler spóźnia i niziutko nad zeskokiem walczy o tą odległość. 190, nawet nie, 189 i w tym momencie jest 12. Gregor Deschwander, kolejny ze Szwajcarów, też chciałby się bić o tą pierwszą dziesiątkę Pucharu Świata, ale tam trzeba trochę punktów zdobyć. W tej chwili tylko 197 metrów. Jest trzeci. Roland Chapuis. Egzekwo z rywalem. On jest trzeci w generalce. Zapewne tu. Bardzo mu zależy. Na punktach. Chapuis. Całkiem ładnie w powietrzu. Ponad 200 i jest liderem. No właśnie o punkt przed Stefanem Kraftem. No a teraz Koffler. Może zemścić się na Francuzie. Chociaż no właśnie, za pasywnie, potem za agresywnie. I z tego skoku wynika tylko 197,5 metra. Jest za Kraftem. No i Kamil. Dzisiaj daleko czołówka. Oprócz Wellingera, który na miejscu drugim. Nawet nie wiem, czy nie na pierwszym. Kamil teraz no robi ten sam błąd, co wszyscy. I strasznie krótki lot Kamila. Wellinger jednak jest liderem. Drugi z Froni, trzeci Klimov. To było po pierwszej serii. A teraz Freitag. Nie jest na 13 miejscu. No i spóźnił, no spóźnił jak Eisenbichler. Jutko teraz ciągnie ten lot. Będzie przed kolegą z kadry. Tak jest, jedno miejsce przed Eisenbichlerem. No ale ci Niemcy dzisiaj fatalnie. Dekon Sebuła. No i może teraz. Też chciałby zaatakować pierwszą dziesiątkę Dekon Sebuła. Skok ładny. 200. Jest. Jest liderem. Noriaki Kasai. To jest żywa legenda skoków. Bardzo lekko pod 31 w generalce. Ale może teraz zaskoczy 11 po pierwszej serii. Noriaki Kasai nisko, ale ładnie. 203 i 203 metry. Dają mu pierwsze miejsce w tej chwili. William Rhodes. Największe chyba zaskoczenie sezonu. Na początku słabo, daleko, ale potem odpalił. Teraz spóźnił wyjście z progu. Rhodes. Jest to króciutki. 10. Jest 10. No ale zostało 9. Peter Preutz. Bardzo dobry lot w pierwszej serii. Dał mu miejsce 9. Preutz będzie daleko. Będzie liderem. Piękny lot Petera Preutza. A jednak nie. A jednak 0,2 punktu. Przegrywa z Kasajem. No miał nad nim przewagę. Skoczył tyle samo. Ale Japończyk wygrał notami. No i Simon Hamman. 205 w pierwszej serii. Ale spóźnił. Kolejny zawodnik, który spóźnia wyjście z progu. Chociaż naleciał najdalej z nich w tej chwili na miejscu 8. No i Żyła. On tu może zdobyć dużo punktów. On jest przecież czwarty.
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyprzedził trzeciego Szapi. Dobry skok żyły, naprawdę bardzo dobra próba. 201,5 zostaje liderem o punkt przed Kasajem, a teraz Kubacki. Tam się bije o pierwszą dziesiątkę. No ale nie, ten skok jest fatalny, dopiero 12 w tej chwili zakończy ten konkurs w drugiej dziesiątce. Andreas Wang, no on potrzebuje punktów. Chce wyjść z tej strefy poza pierwszą trzydziestką. Piąte miejsce po pierwszej serii, Wang, ponad 200. 200,5. No i w tej chwili piąty, prowadzi żyła, zostało czterech. Ahonen. Miejsce siódmego na pewno nie zadowala. Tu chciałby odpalić problemy po wyjściu z progu. Jako większości skoczków i krótko. I to jest poniżej 200 metrów. Miejsce piąte. Żyła liderem. Został Klimov i dwóch Niemców. Jewgeni Klimov za agresywnie. No ale chyba będzie. Nie, jednak czwarty. Niskie noty. No i przegrywa, żyła dzisiaj na podium, w tej chwili drugi Kasai, trzeci Peter Preutz, no i Freund, 210 w pierwszej serii. Smowita, miażdżąca odległość, będzie daleko, będzie bardzo daleko, 210 w pierwszej, teraz 206 metrów, jest liderem o 9 punktów, i przed Piotrka Żyłę, został Wenger. Gdyby to wygrał, bo odrobił bardzo dużo do Kamila. Zbliżyłby się na około 100 punktów, ale nie. Błąd w powietrzu. Oj, niespokojnie. I dopiero ósme miejsce Andreasa Wellingera. Najlepszy z Polaków żyła. Drugi. Trzecie miejsce Kasajego. Wygrał Freund. Czwarty Preutz. Piąty Klimov. Trzech Niemców. Dziesiąty. Dwóch Francuzów. Dwunaste miejsce Kamila Stocha. Siedemnasty Dawid Kubacki. Dwudziesty Maciek Kot. I 27 Jan Ziobron. Hajbek dwa razy skakał. 40 punkta. Mu zabrakło, żeby dzisiaj punktował. Zobaczmy na tabelę. Kamil prowadzi, żyła drugi. Nieprawdopodobna rzecz. No Kamil, gdyby się postarał, mógłby mieć 1000 punktów na koniec. Trzecie miejsce ma Andreas Wenger. Czwarty jest Szapuj. Piąty Ahonen, potem Stursa, Kot, Rhodes, Sograski i Kubacki. Szwajcarzy wypadli z pierwszej dziesiątki. Kasai się przebił na 25. No ostatni nadal jest Aksimoczkin. Ziobro 19. Kołderka 20. No Stursa. Ale 6. Na pewno go to nie pociesza. Patrzmy, najwięcej wygranych ma w dalszym ciągu Szapuj, bo to są aż 3. Dwa miał Freund i Stursa. Więc ja się żegnam. Do kolejnego odcinka i cześć.